kochani. Witajcie u Eli. Hej. Skarby, będę używać tego tarota teraz. Proszę. Jest nowy jeszcze na kanale, nigdy nie był. Czyli nowy, w sensie, że nigdy nie był na kanale. Opcje są tutaj. Trochę jest irytujące to, że mi kamerka wyłapuje. Nie wiadomo co i traci ostrość. Nie wiem o co chodzi. Przedtem tak zauważyłam było. Staram się po prostu tak jakoś reagować na nią, żeby wszystko było ok, no ale dobra. Kochani, kamień będę stawiała na pudełeczko, do którego będę robiła rozkład. Tak? Dobrze mówię? Dobrze. Możecie sobie wybrać, na co chcecie, na co macie ochotę, na co chcecie właśnie. Czy raczej zielona herbatka, czy raczej kawa, niech was pobudzi, czy raczej podziębieni i cytrynka z imbirem, tak? Dobrze mówię? Ginger to imbir, tak? No, kochani, wybierzcie sobie obiekt. Seksualny. A pytanie jest takie, jak widzicie już, jeszcze nie, czy on chce tego samego co ty i czy on czuje, że ty chcesz tego samego. Ja w ten deseń robię, rozumiecie? Kochani, wy rozumiecie. O jejciu, wy rozumiecie. Dobra, zaczynam tasować te nowe karty, piękne nowe karty. I zaraz zobaczycie, jak ciekawie będę rozkładać. Na początek zaczynamy od zielonej herbatki. Boże, mam nadzieję, że ten kamień spadnie. Kamień nie, ale to karta spadła. No co nam wypadło, kochani? Światło, światło. To już jest dobrze. Abyśmy nie żyli w ciemności. Dobra, kochani. Dla pierwszej. Ale powiem skarby, że karty się ciężko tasuje. Są za bardzo nabłyszczone i strasznie się przyklejają jedna do drugiej. Naprawdę, one tyle u mnie leżały jeszcze. Się nigdy na niej nie zdecydowałam, ale są niesamowite. Ja je tylko po prostu oczyściłam, je położyłam. Wiecie co, że ja wtedy zapomniałam je w filmiku pokazać. One były w szafce u mnie. Dobra, kochani. Zaczynajmy do herbatki zielonej. Do tych wszystkich, którzy wybrali zieloną herbatkę i się zastanawiają, czy on chce tego samego, co ty chcesz. A czy on w ogóle czuje, przeczuwa, że ty chciałabyś tego, co on. W sumie w takim klimacie będę czytać. Dobra, karty już wystarczająco są potasowane. I zaczynamy, kochani, od zielonej herbaty. Chciałabym pierwszą kartę na to, czego on chce w ogóle. Czego on chce. Tutaj postawię. On, ok? Czego ty chcesz, postawię z tamtej strony. A czy ty chcesz, żeby to było jasność według niego, rozumiesz? Według niego. Czego ty chcesz? Ponieważ to jest tylko jakby jego myśli, jego strona, jego odczucia. To wszystko według niego. Ja będę czytać, to zrozumiecie. No i to jest wasza wspólna karta. Czemuś ty się wywaliła? Tak o, co tutaj powiem... Widzę już od razu, na pierwszy rzut oka. Czego on chce? On chce partnership, to jest takiej współpracy. Wiecie co, jeżeli jest relacja, jesteś w relacji, jesteś w jakiejkolwiek zwykłej znajomości i to jest fajne, że ktoś umie podać komuś rękę i nieważne w jakiej sytuacji ta osoba się znalazła, nieważne jak ona dla was dzień była wcześniej, po prostu przychodzi ten moment, że czujecie, że ta osoba was potrzebuje i zawsze tam jesteście. I właśnie ta osoba tego chce w relacji z wami. Można powiedzieć, tego chce od życia ogólnie, ale tutaj musimy, nie musimy, tylko ja chcę wpleść was w tę historię, dlatego ona by chciała, żebyście mogli na sobie polegać. Sądzę, że nie tylko ona by chciała, żebyście do niej wyciągali ciągle rękę, ale ona też by chciała tą rękę i wam podać. Tu właśnie w tym wszystkim chodzi o to, że ona by chciała po prostu partnerstwa, w sytuacji, w której jesteście. Czy w miłosnej, czy w niemiłosnej, ta osoba po prostu chciała, żebyście po prostu byli partnerami, jak to się mówi, że można było razem iść konie kraść, tak? Po prostu na sobie polegali, nie zdradzali siebie, w takim sensie, że na przykład gdzieś jesteście, obgadujecie, wiecie. Po prostu byli partnerami, kumplami, przyjaciółmi, wszystkim dla siebie, tak? Ta osoba bardzo tego pragnie. Czego wy, kochani, pragniecie? W jej oczach wy pragniecie związku. Tutaj jest ta ostatnia karta. Wy, kochani, nie wiem, czy ja powinnam ruszać rękoma, bo mi potem zanika ten, ostrość. Zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wy, kochani, w jej oczach pragniecie w związku. Chcielibyście mieć, ja wam przybliżę, może nie widzicie z daleka,
chcielibyście mieć dom, chcielibyście mieć partnera, partnerkę, dziecko, zwykłą, normalną rodzinę. Może niekoniecznie zwykłą, ale pragniecie tego. Po prostu ostoi, tak? Domu. W jej oczach, w tej osoby oczach, że po prostu pragniecie domu. A wasza karta wspólna. Czuje ktoś tutaj z waszej dwójki, ale bardziej on, ponieważ tak na niego powinniśmy kłaść, na niego, na nią, na tę osobę waszą, już nieważne, czy mężczyzna, czy kobieta, stratę. To jest, kochani, strata w tej karcie, poczucie straty. I teraz tak, podsumowując dla herbaty zielonej ten cały rozkład. Czy on chce tego samego, co ty? Tak. Powiem tak, może nie na tym samym już etapie, ponieważ ty chcesz bardziej pełnego, może jeszcze takiego czegoś bardziej przeplatane przyjaźnią, a u ciebie bardziej już takie, wiadomo, dzieci, ciąże i takie rzeczy. I tutaj powiem, że w tym samym jakby widzicie wszystko podobnie i w jego oczach to jest tak, że on chce mniej więcej tego samego, co ty, ponieważ przyjaźń, zaufanie, podanie komuś ręki, zawsze trwanie przy nim, to nic innego jak bycie razem i mieć dom i ta tęcza nad domem, tak? Bardzo podobnie. On ma świadomość, że on chce tego i ty chcesz podobnego, może trochę więcej. Ale i czy on czuje, że chcesz tego samego? On czuje, że ktoś stracił może nadzieję, stracił wiarę. Źle może przeczytał pewne sygnały, źle zinterpretował sytuację, ponieważ ta karta w środku, to właśnie nam ona ma mówić, czy on czuje, że ty chcesz tego samego. On czuje, że z jakiegoś powodu się poddałaś i poddałeś, z jakiegoś powodu nie chcesz albo walczyć, albo w tym być. Może tobie się wydaje, że on chce tylko kumplowania się. A ty byś chciała założyć dom, żeby to było jakieś odświadczyny, coś więcej, no bo ta karta to mniej więcej jest tak troszeczkę dalej niż te takie podaj rękę, nie? No i tu jest, czy on czuje, że ty chcesz tego samego? On czuje, że ty właśnie tracisz może wiarę w to. Zaczyna coś cię może w tej sytuacji uwierać, boleć dosłownie. No i trochę, powiem, ma poczucie straty. Coś tu traci i on czuje, że traci grunt pod nogami. No w tym to tak wygląda. Kawa. Jeżeli ktoś się nie czuje wystarczająco obudzony, to kawka, kochani. Kawka czy herbatka. Kosta teraz. Zobaczmy dla Kosty. Ta osoba, o której teraz myślisz. Czy on chce tego samego, co ty? Czy on chce tego samego, co ty? Czy on czuje, że ty chcesz tego samego? Czy on chce tego samego, co ty? Bardzo bym prosiła kartę. Czy on chce tego samego, co ty? Ty. Wasza wspólna karta. Kochani, tutaj zobaczcie. Ta karta pokazująca, czego on chce, tak? Tutaj. On chce być silnym w tym związku. Chce zachować i swoją twarz, ale też widzisz tutaj, ma twarz, a druga strona to jest lwa. Pokazana ta siła tego zwierzęcia w nim, dosłownie w tej karcie. On jest człowiekiem, ale on ma siłę lwa, siłę nie nadludzką. Ale to nie chce pokazywać tego zwierzęcia w sobie, nie chce ani być agresywna, ani nie chce być władczy między wami. Ale też nie chcę stracić tego. Czy w twoich oczach, czy ogólnie. Jeżeli masz pretensje na przykład do niego, że za bardzo dyryguje, czy za bardzo zarzuca coś tobie, czy w ogóle od ciebie coś wymaga, czy w ogóle to, że jest taki za bardzo męski, no nie? Że nie pozwala tobie decydować w pewnych kwestiach, to właśnie nie chcę stracić tej siły w sobie, ponieważ on nie chce jakby pokazać tej, jak ci to, kochanie, powiedzieć, daj mi to wyczuć, czuję, ale jak ja mam to powiedzieć, czego ta osoba w ogóle chce, tak? Ona chce być silna, ona chce być silna w tej sytuacji, w jakiej jest, nie chce się poddać, okej?
nie chcę zdjąć, nie można powiedzieć maski, nie chcę wyrzucić siebie, tego swojego ja, tej prawdy, ponieważ to jest część jej. Nie może tego zrobić. Jeżeli na przykład ty uważasz, że ona jest za bardzo czy agresywna, czy cokolwiek, taki pan domu, to ona tak naprawdę nie chce tego stracić. Nie chce stracić tego przywództwa. Nie chce stracić tego silnego ja na rzecz czegoś innego. Ona chce to zatrzymać właśnie. Ona chce być... być tym samym człowiekiem, kim była na początku. No, nie zmieniła się chyba, tak? Nie zmieniła się. Ona chce siły, po prostu siły w tym związku. Chce z siebie dawać to, co może dać, ale chce też, żebyś ty postrzegała tę osobę jako prawdziwego na przykład mężczyznę. Jeżeli kobieta, no to wojowniczkę, prawdziwą kobietę. Nie chce na pewno podporządkować się czemuś, ponieważ tak naprawdę lew w stadzie to jest królem. On nie będzie szedł gdzieś tam z tyłu, tak? No nie da się tutaj, ta osoba będzie nieszczęśliwa, jeżeli coś byś... Dlaczego tak mówię? Dlaczego ta sytuacja jest taka ciężka? Ponieważ ja widzę tam karty dalej. Jeżeli coś by jakaś wyszła sprawa taka, że on by musiał jednak porzucić to na rzecz ratowania czegoś i przestać być sobą, to on będzie nieszczęśliwy. On nie będzie sobą. Ponieważ to jest jego część w nim, tak? Coś, to zwierzę jest w nim. No i tak jakbyś oczekiwała, żeby on stał się innym człowiekiem, a tak naprawdę tutaj przestanie być sobą. On chce zachować tą twarz, właśnie co na początku mówiłam. Twarz ludzką, no ale siłę zwierzęcia w sobie. Chyba, że siłę... chyba, że ludzkie wnętrze, a twarz zwierzęcia. Odwrotnie. Bynajmniej chce być tym samym. Tutaj jest w tej karcie pokazana siła. On chce być silny, on chce... Nawet jak sytuacja jest wymagająca cierpliwości, wszystkiego takiego, co człowiek musi się wykazać, to on w tej sytuacji będzie silny, będzie cierpliwy, chociaż naprawdę jest raptusem, no bo chce w każdej sytuacji, jaka jest z tobą związana, stanąć jak to godnie na w przywództwie całego stada, tak? Żeby pokazać się. Na pewno nie będzie taki, co podkuli ogon i ucieknie. I on chce taki zostać. Jest taki? On chce taki zostać. Okej, kochana, ponieważ... Ja dlaczego tak mówiłam? Ponieważ ty, jak on postrzega, że ty chcesz się ruszyć, tu jest karta właśnie ta. Jak on cię widzi? Jak on w ogóle tę sytuację widzi? Że ty chcesz albo odejść, albo w coś wejść. Ja bym powiedziała raczej odejść, bo ty niestety idziesz z tej strony w tamto. Wygląda na to, że on ma takie poczucie... przeczucie, że ty chcesz, możesz ruszyć z tego związku w coś nowego. Lub jeżeli jesteście w związku, że ty się dusisz, może chcesz coś świeżego, jakieś nowe perspektywy, może gdzieś wyjechać, może coś nowego w życiu, coś poczuć nowego. I właśnie jest to. A co właśnie jest między wami? Czy on czuje, że ty chcesz tego samego? Nie, ponieważ jest tu karta właśnie tu pokazana, tych dwóch filarów. Te filary są takie same, tak naprawdę. Ale patrząc na nie, po jednej stronie jest śnieg, po drugiej stronie jest deszcz. Mimo, że konstrukcja ich ta sama, to klimat jest nie ten sam. Mimo tego, że jesteście oboje ludźmi, istotami boskimi, tak? To wasze emocje, to co się stało w życiu waszym, spowodowało, że wy czujecie na innych w ogóle płaszczyznach, odczuwacie na innych falach, myślicie w tym momencie. Tu widzę takie trochę niepogodzenie. Tu widzę, że on chce być silny, a tobie może nie odpowiada ta siła i ty chcesz po prostu ruszyć. Może to, że on trzyma łapę, mówię, ponieważ tu lew, na to, bo to wcale ci to nie odpowiada. No i tu się trochę pomijało w jego oczach, czy ty czujesz to samo i czy chcesz tego samego, co on, to nie. On uważa, że ty jednak, no nie wiem, czy ty jesteś po stronie śniegu, czy po deszczu, ale jesteś już jakby z innego świata, inna bajka, inny klimat, inny w ogóle wszystko. Inaczej odczuwasz, po prostu inaczej odczuwasz. Deszcz, mokniesz, śnieg, czujesz radość. Jest trochę inaczej, mimo wszystko jest trochę inaczej. I ja bym powiedziała w tym rozkładzie, że no nie. Czy on czuje tak samo w sumie jak ty? No tym chyba się troszeczkę mijacie, to pomijaliście, kochani, trochę tutaj.
kawie. Dlatego potrzebujecie kawy, żeby trochę ochłonąć. Zobaczmy, co tu nam powie cytrynka z imbirem, przeziębieniem. To, co Ela lubi najbardziej. Dobra, kochani, pokazujmy te karty, rozłóżmy te karty dla ostatniej kategorii. Do pytania, czy on chce tego samego, co ty? Czy on czuje, że ty chcesz tego samego? Czy on chce tego samego, co ty? Okej, karty są gotowe. Czy on chce tego samego, co ty? On. Ty. W jego oczach. I wasza wspólna. Ta akurat chciała się pokazać, nie wiem dlaczego, a zaraz będziemy widzieli dlaczego. Kochani, tutaj moje wysłońca cudowne, jesienne, październikowe, on ma, czuje, że ma wybory i chce te wybory, no tak, wcielić w życie. On chce dokonać tego wyboru, no nie dokonać, stoi przed wyborami, ok? Czy on chce tego samego? Co on chce? On ma wybory. Może wyjść za mąż, czy może się ożenić bardziej, no nie. Pojechać w podróż, tworzyć biznes, zostać singlem. Jakiekolwiek wybory ma. On ma te wybory. Ty w sumie bardziej jesteś gotowa, żeby już pielęgnować w jego oczach. On jeszcze by takie nogą chciał gdzieś polecieć, drugą nogą chciałby być w tym związku już statecznym, ale jeszcze myślami gdzieś fruwa. I ty chciałabyś już to pielęgnować, to swoje ognisko domowe, tak? Już żeby była ta stateczność, zasadzić, jak prawdziwy mężczyzna, mówię, ma postawić dom, zasadzić drzewo, spłodzi syna, tak? To ty byś chciała tego. On jeszcze chciałby też tego, ale chciał jeszcze troszeczkę by posmakować czegoś innego. Nie wiem, czy to on daje do, czy pokazuje to. I on jest świadomy, że no tak, kochanie, ja chcę tego, co ty, ale chcę jeszcze tego i jeszcze tego, jeszcze tego trochę. Zabieraj mi tej wolności, ale tego, co ty chcesz w odpowiednim czasie. A czemu mówię w odpowiednim czasie? Ponieważ on czuje, że chce tego samego. Tu jest balans, tu trzeba siebie zrozumieć, tak? Wybalansować, wypośrodkować to. Jeżeli ty chcesz koniecznie jego, to poczekaj, niech on się wyszaleje, a on będzie chciał tego, co ty, tylko daj mu trochę czasu, to mniej więcej te klimaty. To jest bardzo prosty, tutaj akurat rozkład, bardzo od razu czuję się. Myślę, że wy też, kochani, czujecie. Jesteście skarby ze mną długo, teraz ja was głaszczę po kamerce, jesteście ze mną bardzo, bardzo długo i na pewno przeczuwacie już pewne, nauczyliście się, kochani, coś, nauczyliśmy się czegoś razem. No widzicie? Tak, tutaj jest tutaj najbardziej taka sytuacja, można powiedzieć, ugodowa. Tu czego on by po prostu chciał? Tego samego, co ty. Jeszcze trochę więcej. A tak w ogóle to trzeba by było tutaj znaleźć wspólny punkt, usiąść przy stole, porozmawiać i na przykład powiedzieć, dobra, masz środę wolno i w środę masz, rób co chcesz. Na przykład, tak? Tu trzeba by było tylko znaleźć, wyciszyć się. Wyciszyć się, jeden drugiego, żeby zrozumiał i wszystko będzie fajnie. Tu ten ostatni jest bardzo fajny, bardzo prosty. Mówiąc na koniec, czy on chce tego samego, co ty? Tak, tylko trochę więcej. Czy on czuje, że ty chcesz tego samego? Tak, tylko jego na full etat, no, na cały czas. No, w sensie takim, że on jeszcze trochę się nie czuje gotowy, może do stałego związku i za to chciałby jeszcze kawalerem pobyć na przykład. Dobra, buziaczki, skarby, kochane. Cudowne wy moje. Napiszcie coś miłego dla Eli. Chętnie poczytam. Buziaczki i papaski. Pa. Do zobaczenia wkrótce.